Dobry Państwu. Ja nazywam się Piotr Stowmasian, ale zrobiłem błąd we własnym nazwisku. Ale to jest trudne nazwisko, więc ludzie też robią błędy. Okej, okay, to będę zaczynać powoli, ale skutecznie. Ja przyszedłem na kuźnię jako człowiek, który uważał, że jest dość doświadczonym kampanierem, bo przez jakieś 5 lat działałem w różnych organizacjach społecznych i zazwyczaj wydawało mi się, że realizowałem duże projekty takie ogólnopolskie, tak? Większe, dotyczące różnych spraw też obywatelskich. Niemniej to było na troszeczkę innym poziomie i też w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że okej, zajmowałem się już energetyką, albo Wyszehradem, albo Ukrainą, to może spróbuję się zająć moim własnym miastem. Ja mieszkam w Gliwicach, to jest szczególne miejsce. To jest takie piękne, taka perła śląska, piękne, trochę kresowe, trochę śląskie miasto znajdujące się na Górnym Śląsku, które ma szczególną sytuację polityczną. To się rządzi tam od 20 kilku lat ten sam gość. I zdałem sobie sprawę, że jeżeli to jest miasto, w którym chcę wychować swoje dzieci, w którym chcę mieszkać, w którym kupiłem mieszkanie, to prawdopodobnie od tego muszę zacząć. I z tym powiązałem swoją kampanię. Zobaczyłem jakąś tam ofertę w internetach Kuźni, to mówię, pójdę, nauczę się, spróbuję zobaczyć, jak to jest. Czyli myśląc, że się na czymś znam, przyszedłem do Kuźni, żeby nauczyć się robić prawdziwą kampanię lokalną. Miałem taką ideę, składającą się z trzech części. Pierwsza, wymyśliłem sobie, że doprowadzę do spotkania wszystkich gliwickich społeczników. Druga, ci społecznicy w czasie takiego spotkania ustalą cele, jakieś wspólne, wiadomo, każdy sobie myśli, zjednoczą się, tak, przeciwko temu rządzącemu od wielu lat prezydentowi, nie powiem tyranowi, to byłoby nadużycie. I zjednoczą się w jeden zorganizowany ruch społeczny, tak jak się mówi, taki ruch miejski. Czyli mówiąc zupełnie w skrócie, to sobie wymyśliliśmy, że zrobimy sobie ruch miejski. I też wtedy, jak przyszedłem do ISPR-u, to sobie też myślałem, że no, że oni tak naprawdę to czekają, aż ktoś taki jak ja przyjdzie do nich i powie, hej, idziemy, prawda? Bierzemy oręż i idziemy. Ale to jest bardzo ważna rzecz. Spędziliśmy, nie wiem czy Państwo wiedzą, myśmy spędzili 7 dni w zamknięciu. To była taka willa pod Konstancinem. Myśmy byli zupełnie zamknięci, bez dostępu do internetów, do telewizji. Do niczego i przez 7 dni w takiej grupie kilkuosobowej pracowaliśmy nad sobą. Więc to de facto to nie była kuźnia kampanii, tylko to naprawdę była kuźnia kampanierów, w sensie, że chodziło tam o tych kampanierów. Więc też ta moja historia to jest bardziej taka kampania, która się we mnie zadziała, niż ta, która się może zadziała na zewnątrz, bo to jakby było na drugim miejscu. Bo nic mi się nie udało z tych rzeczy, tak realnie. Zrobiłem takie spotkanie, to było nawet w telewizji, gdzieś tam po prostu spotkali się ludzie, pogadali, tak jak to zawsze się ma. I cała reszta tak naprawdę się zupełnie nie udała. Ale to nie szkodzi, bo wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że żeby osiągnąć pewien cel, to trzeba zacząć od siebie, z zupełnie innej strony. No właśnie, to jest początek, no to właśnie, to jest... I jakby nieudanie się tej mojej krótkiej kampanii, to był dopiero początek. Pierwsza rzecz, to jest, zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli chcesz działać lokalnie, chcesz wychodzić ze swojego regionu, chcesz wychodzić ze swojej lokalności, nie możesz, tak jak ja, być w zarządzie wielkiej ogólnopolskiej organizacji i dzisiaj zajmować się Wyszehradem, jutro Ukrainą, a pojutrze energetyką. Musisz wejść w głąb swojej lokalności, swojej regionalności. No i tak naprawdę doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że stworzyliśmy nową organizację. Ona się nazywa Pracownia Śląsk. I to jest po prostu pracownia i Śląsk, czyli taki symbol górniczy do kwadratu. I zaczęliśmy działać jako nowa grupa. W sensie stworzyliśmy całą nową grupę, która ma spełnić ten sam cel, czyli zmienić
Gliwice, ale przy okazji znaleźli się też ludzie z Katowic, znaleźli się też ludzie z Rybnika, którzy, o właśnie z tego Rybnika, którzy też sobie mówią, hej, to może zrobimy coś w naszym mieście. My się zebraliśmy, śląskie, takie, wiecie, tam sytuacja jest szczególna, to jest metropolia, wiecie o co chodzi, prawda? Jak się z Warszawy, to jak się wyjeżdża za granicę miasta, to tam już nic nie ma, prawda? U nas na Górnym Śląsku to jest tak, że jak się kończy jedno miasto, to się zaczyna następne. Wiecie, to tak jest właśnie. No i oni się tam, ci ludzie spotykają, w sensie porównują do siebie te miasta. Tak patrzą, mówią, o, tutaj Rybnik ma to, Katowice ma to. Już kończę, spokojnie. I myśmy po prostu spotkali się ze społecznikami w Gliwicach, w Katowicach, w Rybniku, w Tychach i postanowiliśmy działać lokalnie, wchodzić w głąb. Oczywiście nie udała nam się ta kampania połączenia wszystkich społeczników, ale udało nam się zrobić Radę Osiedla Śródmieście. Nie zebraliśmy 100 osób, ale zebraliśmy 15 i zrobiliśmy listę w Śródmieściu i zrobiliśmy Radę Osiedlową na Śródmieściu, Radę Osiedlową, której nie było przez 4 lata. Jako Rada zaczęliśmy wydawać gazetę, nazywa się Głos Śródmieścia, to co właśnie myślę, wielka siła lokalnej, prostej gazety, w której możesz napisać co zechcesz, to jest wspaniała rzecz. Rzadko kiedy ktoś pisze, co zechce. Poza tym, znowu, jak już byliśmy tą Radą Osiedlową, a byliśmy w Śródmieściu, wiecie, w Śródmieściu jest ważny taki wielki lokal w Śródmieściu, to tak naprawdę zaczęliśmy być trochę przykładem dla innych rad osiedlowych. Bo nie trzeba było powiedzieć, hej, chodźcie wszyscy, prawda, powiemy wam, co robić, tylko trzeba było robić w swojej dzielnicy coś, a oni będą chcieli to od ciebie prawdopodobnie skopiować. I na przykład robiliśmy taki projekt, że ludzie sobie po prostu spotykali się i projektowali swoje podwórko, to się nazywało tam Gliwickie Podwórka i przychodzili, znaczy spotykali się, bo wiecie, jakie są problemy podwórek w Polsce, w sensie one należą do bardzo wielu różnych właścicieli, tam spółdzielnia, wspólnota, miasto i tak dalej. Jak się do nich idzie i mówi, żeby trzeba coś zrobić z tym podwórkiem, to mówią, nie da się, bo wie pan, to nie nasze. Więc wymyśliliśmy taki, no niby genialny, to się spotkajcie chłopaki, tak, w sensie niech przyjdzie ktoś z urzędu, ktoś ze spółdzielni, ktoś ze wspólnoty i po prostu się dogadajcie, zaprojektujcie podwórko, no i wtedy sobie wspólnie to zrobicie jakoś, prawda? To się da, niektórzy to robią. W Gliwicach też zrobiliśmy jedno podwórko. No i znowu zaczęli się zgłaszać inne osoby. Zmieniliśmy budżet obywatelski, w tym sensie, że doprowadziliśmy z takiego budżetu, w którym radni zgłaszali pomysły do urzędu i sobie je realizowali, do tych, że ludzie będą, do tego, że każdy człowiek może takie coś zorganizować. Poza tym okazało się, że w mieście mamy największą inwestycję od 20 lat, czyli tworzymy wielkie centrum przesiadkowe. Kilkudziesięciomilionowa inwestycja, w której nie było zaplanowanych konsultacji społecznych. No i wystąpiliśmy o takiej konsultacji i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy targ i tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że nie da się tak po prostu przyjść do tych społeczników i powiedzieć im, zróbmy razem ruch, tylko trzeba zacząć samemu w takim trochę mniejszym gronie, zacząć działać i też tak naprawdę, okej, kończę, i też tak naprawdę jedna ważna rzecz, którą zdaliśmy sobie sprawę, że ci nasi społecznicy, oni się nie łączą bez powodu. W tym sensie, że mamy jakiś problem związany z tym, że my sami lubimy działać samodzielnie, w tym sensie, że nie lubimy się łączyć. Więc ten problem, z którym przyszedłem, czyli każdy gdzieś tam w swoim kawałku coś robi, nie został rozwiązany, bo niestety to jest dla nas taki problem szerszy. Ale jakim rozwiązaniem z naszego projektu, z naszej Rady Osiedlowej Śródmieścia wychodzi, że to tak naprawdę lepiej po prostu dawać przykład takiej nawet mniejszej współpracy, żeby móc pójść do takiej większej współpracy. O, na przykład zorganizowaliśmy we wtorek, robimy, kończ, to jest ostatnie. We wtorek robimy takie spotkanie u nas w siedzibie i będziemy po prostu jako maraton pisać te wnioski. W tym sensie, że ludzie nas przychodzili, więc zebraliśmy wszystkich w jeden dzień i powiedzieliśmy, hej, chodźcie i będziemy razem pisać te wnioski do budżetu. Mamy paru ekspertów, komputery, drukarki. No i tyle. I to jest właśnie ta moja mała kampania, czyli doprowadzenie takiego spotkania kilku osób, no tam było kilkunastu osób, którzy byli społecznikami, to był początek właśnie myślenia, że żeby tak naprawdę zacząć działać, to trzeba jeszcze zejść na sam dół, nawet nie na poziom miejski, tylko na poziom Śródmieścia, tak, dzielnicy 200-tysięcznego miasta i wtedy dopiero możesz zacząć myśleć o mieście jako o całości. No to tyle, dziękuję.